Cześć, z tej strony Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy zadymiarze, w dzisiejszym odcinku wymaksujemy sobie nowego, darmowego zadymiarza, jakim jest Stu. Odblokujemy do niego nowy Star Power oraz gadżet. Wiem, że tego typu odcinek miał się pojawić już kilka dni temu, ale no niestety, aktualizacja z Fortnite'a była tak duża i było tyle kontentu do nagrywania, że zabrało mi to cały wolny czas poświęcony na nagrywanie. Ale mam nadzieję, że się moi drodzy nie gniewacie. Jeżeli się nie gniewacie, no to strzelcie łapeczkę w górę, a ja postanowiłem, że dla was się w jakiś sposób zrekompensuję. I w dzisiejszym odcinku wyłonimy aż 4 zwycięzców, którzy wygrywają kod PSC o wartości Megaboxa, a oto i oni. Dziękuję ślicznie za wsparcie. Koniecznie sprawdźcie swoją skrzynkę mailową, a jeżeli robicie jakieś zakupy z kodem Farel, no to podsyłajcie to na mój e-mail kodfarel@gmail.com. Oczywiście mój e-mail znajdziecie w opisie, a jeżeli twój krótki filmik pojawi się u mnie na odcinku, to znaczy, że na twoją skrzynkę mailową odesłałem ci kod PSC o wartości Megaboxa. Dajcie znać w komentarzu, który z darmowych zadymiarzy z Alei Pucharków według was jest najlepszy. Moim zdaniem najlepszy na chwilę obecną jest Stu. A co wy uważacie? Sekcja komentarzy należy do was, a po obejrzeniu tego odcinka zapraszam wszystkich na pixieshop.pl po przekozackie koszulki. Link do sklepu znajdziecie w opisie, a teraz zaczynajmy! Dobrze, moi drodzy państwo, jesteśmy już na moim koncie i sprawdźmy, co mamy dzisiaj ciekawego w sklepie. Podwaja żetonów, odbieramy. Do tego mamy gadżet za 1000, ale. Na razie nie będziemy go kupowali, bo to by była głupota. Na początku sobie kupmy punkty mocy. Władujmy sobie punkty mocy do naszego zadymiarza, że tak powiem, z naszego karnetu, bo tutaj gdzieś mam jeszcze jakieś takie awaryjne punkty mocy. 500 sztuk, oj kurczę, czy wystarczy? 500 sztuk, moi drodzy, bum, 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 bum. Oj, chyba brakło. Chyba nawet nam brakło do maksymalnego poziomu, sprawdźmy. Tak jest, mamy 8 poziom i potrzebujemy tylko troszeczkę punktów. Sprawdźmy, czy faktycznie czegoś nie pominąłem. No dobra, moi drodzy, czyli niczego nie pominąłem. Brakuje mi punktów, więc zacznijmy sobie od otwierania big boxów, tych darmowych skrzynek, bo jest aż 37. Punkty mocy do Stu. Do Stu. Nie ma? A już, czekajcie, bo ja zrobiłem błąd. Przepraszam, już? Mamy full? Że ja przeskipowałem 4 skrzynki. Ja myślałem, że mi brakuje 100 iluś punktów. Nieważne, nieważne. 1250 zapłacone i na Stu się cieszy. Teraz, moi drodzy, będziemy polowali na star powery i gadżety. Sobie zaoszczędzimy 1000 golda, jeżeli uda nam się wydropić gadżet. Więc ty zostaw łapkę w górę, a wypadnie. No i dziękuję. Dziękuję, że zostawiłeś łapeczkę w górę. Gadżet! Tak jest! 1000 golda zaoszczędzone. Stu upuszcza dopalacz, dzięki któremu on, członkowie jego drużyny i sojusznicy poruszają się szybciej na obszarze działania tego efektu. Ładunki numer 3. Bardzo fajny gadżet. Za chwileczkę sobie przetestujemy, ale pierw musimy jeszcze wydropić star power. Nie ma. Nie ma. Dobra. Mordeczki, umówmy się, tak? Nie zostawiłeś łapki. Teraz klikasz łapkę i patrz, że wypada. Uwaga. Raz, dwa, trzy. Star power wyskakuje. No. Dobra, bonus, bonus. Tu mnie strollowałeś, bo jakoś, nie wiem, za słabo tą mapkę nacisnąłeś. Jeszcze raz kliknij lajka. Raz, dwa, trzy, teraz wypada. Nie no, kurczę, widzowie. Tego nie było, to się niby wytnie. Dawaj, 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 dawaj. Ej, ja rozumiem, że to miał być żart. Ale, nie no, tak się nie bawimy, moi drodzy. Trzeba jakoś to podejść inaczej do tematu. Chyba mi się wydaje, że nie wszyscy stawili suba. Sprawdź, czy ten czerwony przycisk na dole jest szary. Jeżeli nie jest, no to kliknij. Kliknij w niego, byczko, ja odpalam dla ciebie Megaboxa. I teraz wyskakuje Star Power. Nie no, 600 golda tylko bez Star Powera. Dawaj! Jest! Jest! W końcu! W końcu, nie dość, że zasubskrybowałeś dopiero kanał. No to dzięki tobie wyskoczył nowy Star Power. Gwiezdna moc, zerowy opór, zwiększenie dystansu, zrywu dla dopalacza Nitro Stu o 70%. A, zwiększa dystans, przepraszam. No dobra, ciekawe, ciekawe. Jak widzimy, mam tylko 44 puszki i jestem ciekaw, czy dalej na mapie będę spotykał tylko i wyłącznie Stu. No i dobra, zaczynamy. Po ile rozwalam skrzynkę? Dwa strzały, na 3 strzały rozwalam skrzynkę, biję po 840, a jednak nie ma tutaj tylko samych Stu, bo są też inne postacie typu Gale. Okej, mamy 3 power cubesy.
Boję się tej mapy, bo tutaj w krzakach mogą się czaić. Czaić bestie, które chcą mnie tutaj podhaczyć. Dobra, po tym Power Cube się będę rozwalał już na 4 strzały skrzynkę. Tak, jestem teraz turbo mocny. Rozwalmy sobie tutaj jeszcze jedno. Stawiamy gadżet. No, dawaj, dawaj, Tarka. Chodź do mnie, chodź, chodź, moja droga. Tatara jest fana. Chyba ktoś tutaj ładnie przyjął strzała. Nie spodziewała się, że aż tyle bije. Zryw, zryw, leżysz. Dziękuję ślicznie za uwagę. O! I wielkie starcie. Stew kontra Stew. Stawiamy sobie tutaj gadżet, żeby się przyspieszyć. Pyk, pyk. Ale unik to zrobiłem. Pięknie, pięknie to zrobiłem. Teraz, moi drodzy, zagrajmy sobie może duo, bo te solo było troszeczkę za łatwe. Lecimy teraz duo z... Testiu, czyli same Stuarty w grze, okej. Uciekam. Dobra, musiałem uciec, bo był przypał. Dobra, dobra, chodź, mordko. Raz, dwa, trzy. Leżysz, dziękuję ślicznie za uwagę, porobieni łatwiutko. Dobra, po tym meczu zagramy sobie challenge, w którym nie mogę podnosić power cubesów i zobaczymy, czy mi się uda wygrać. Wiem, że są malutkie pocharki na postaci, ale aczkolwiek, tak czy siak, będzie to challenge. Okej, tu nikogo nie ma, tutaj też nikogo nie ma. To jest aż niesamowite, że zrobiliśmy całe kółko, a nikogo nie widzimy. Chłop za mną podąża, krok w krok. Zobaczymy, czy pójdzie za mną teraz w tą. Dobra, poszedł, poszedł, okej. Myślałem, że to bot gra. Lecimy. Dobra, tego Stew trzeba porobić. Nie trafiłem, nie trafiłem. Dobra, tu porobiony. Mamy Tarkę, jakąś wiertarkę. Tarka, wiertarka, 200 HP zostawiłem tylko. Okej, tu trzeba dać przyspieszacz. I tą Tarę zgnieciemy za chwileczkę. Respi się jego ziomek, pewnie Stew, tak jest. Znowu gadżet. Tarka dostaje, leży. No i moi drodzy, łatwiutko. Łatwiutko. Powiem tak, na tych pucharkach jestem o wiele, wiele mocniejszy od innych. Mam więcej życia na starcie, mocniej biję, zryw jest dalszy. Więc no, trzeba koniecznie odblokować nowe star powery i gadżety. Wtedy będziecie o wiele, wiele lepsi od innych. Tak, 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 wiem, Ameryki nie odkryłem, że mając wyższy poziom mam większy damage i więcej życia. Ale, nieważne, czas to wykorzystać, moi drodzy, i zagrać właśnie challenge bez power cubesa. Okej, dostał. No i niestety tutaj mi nie wyszło. Mamy Amber jakąś po prawej. Na dwóch power cubach, ona będzie mocna. Ja tutaj muszę wszystkich poszować od razu, żeby nie dać im się rozwinąć. O! Leży! Dobra, udało się ją pokonać. Dajmy sobie może tutaj, o, gadżet. Będziemy się poruszali troszeczkę szybciej. Na razie się tutaj schowamy. Dobra. Daj mi żyć, chłopie. Dobra, obiłem cię lightowo. Poczekajmy na amunicję, mamy trzy, mamy trzy. O, niech się wystrzela. Go zbejtuję, raz. Dwa. Trafił, nie, najgorzej, najgorzej. Dobra, ostateczny cios zadał chyba, nie. Ten Jin zadał ostateczny cios, najgorzej. Dobra, dobra, Jin pada. On ma dużo cubów. A! Leżysz. Dobra, Jin leży, wielkie starcie, Byron. A! Ciach. Wow. O mały włos bym przegrał! Udało się! Zero Power Cubes Challenge za nami, to teraz może zagrajmy sobie jakiegoś Brawlbola, co? I am win machine! Jak to mówi Stew. No i dobra, lecimy. Wow, 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 panowie. Gadżet wam daje, będziecie szybciej się przemieszczali dzięki temu. Porobione, porobione, gdzie jest piłka? Gdzie jest piłka? Podaj, 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 mordo! Podaj! OMG! Że ten Allen z Surge'em czekał? Czekał na to po prostu. Dobra, tam podał do chłopa. Dobra, byczku. Byczku. Leżysz, leżysz, leżysz. Trickshot, nie wyszedł, trickshot. Jest, 290 HP. Udało się trafić. Paris Saint-Germain górą. Dobra, wyjaśniajcie ich, wyjaśniajcie ich. Yes! Gościu prawie szedł z piłką do bramki. 3-3. Niezłe zwycięstwo. Okej. Dwa Lu kontra dwa Stew. No dobra, to będzie ciekawe na pewno. Dobra, przejęcie. Leży.
i odsupka! Boom! Piękna akcja! Mr. Farelito. Dajemy znowu gadżecik, żeby chłopaki tutaj troszeczkę szybciej nam się poruszali. Leży, uciekam! Zdążyłem uciec. Porobiłem prawie. Leży! Wciskasz mu to! Wbiegasz w bramkę! Po co ci starczyło wbiec? Okej, porobiony. Okej, uciekam i ten Lu biega do bramki! Biega! Pięknie! GG, mordko. Przypominam wszystkim, że trwa rekrutacja do mojego klanu The Farel Team. Jeżeli masz 27 tysięcy pucharków, no to bardzo serdecznie ci zapraszam. Jest też założony specjalny Discord, na którym wraz z klanowiczami gramy w różne minigierki i można wygrać megaboksy. Zapraszam wszystkich serdecznie, aktualnie 5 slotów wolnych. Klan, jak widzicie, nazywa się The Farel Team, a pod spodem macie znacznik klubu. Także to było na tyle z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Wbijajcie na wszystkie moje social media, Instagrama, TikToka, Discorda oraz grupę na Facebooku. Wszystkie linki macie podane w opisie. Wspierajcie z kodem Farel. Dziękuję ślicznie wszystkim za wsparcie, a my widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!